O tym, że niektóre spotkania w niższych ligach lub tych egzotycznych są regularnie ustawiane, wiemy chyba wszyscy, ale nikt nawet by nie przypuszczał, że takie rzeczy mogą zadzieć się na najważniejszej imprezie w piłce nożnej, czyli na Mistrzostwach Świata. Zanim jednak przejdziemy do filmu, chciałbym wspomnieć o sponsorze tego kanału, bookmacherze BetFan, który przygotował dla Was naprawdę fajną ofertę, bo wpłacając 150 zł dostajecie aż 450 zł na start. Oferta obowiązuje tylko dla nowych graczy, link zostawiam Wam w opisie, a teraz przejdźmy do dalszej części tego materiału. Większości osób Mundial w 2002 roku kojarzy się z niesamowitym turniejem Nazario, lekko mówiąc słabym występem naszych rodaków i, no właśnie, z korupcją i ustawianiem meczy. Dziś przejdziemy po kolei, dlaczego wiele osób uważa, że Mistrzostwa Świata w 2002 roku zostały wydrukowane przez sędziego, ale jaki cel w tym wszystkim miała FIFA? Money, money, money. Taki sam jak cel miała w tym, żeby Mistrzostwa Świata odbyły się w Korei, Japonii czy teraz w Katarze. Do tego dochodził aspekt polityczny, bo Korea i Japonia nie przepadają za sobą. Między innymi przez 35-letnią okupację, która zakończyła się po II wojnie światowej, przez co ktoś w FIFA w 1996 roku wpadł na genialny pomysł, aby w ten sposób zbliżyć do siebie oba te kraje, tym samym pokazując, że piłka nożna łączy, a nie dzieli. Z takiego obrotu spraw nie była zadowolona tak naprawdę żadna strona, ale FIFA postawiła sprawę jasno. Albo zorganizujecie mistrzostwa razem, albo mundial zostanie zorganizowany gdzie indziej. No, wybór był oczywisty, bo ani jedna, ani druga strona nie chciała stracić mistrzostw świata. Mimo wszystko z takiego obrotu sytuacji zdecydowanie bardziej cieszyli się Koreańczycy niż Japończycy, bo ci byli pewni, że organizacja mundialu przypadnie tylko im. Gdy teraz Wam o tym opowiadam, może nie jest to dla Was aż tak wielka kontrowersja, ale uwierzcie, dla Koreańczyków było to ogromne zwycięstwo, bo po raz pierwszy delikatnie tak utarli nosa Japończykom, którzy byli pewni, że sami zorganizują ten turniej. Organizacja turnieju w Azji spotkała się ze sporą dezaprobatą, szczególnie w Europie. Kibice byli rozwścieczeni, bo wiedzieli, że mecze będą kolidować z ich dniem pracy i oskarżali FIFA o polityczne działania. Wiele osób mówiło, że piłka nożna nie powinna mieszać się do polityki, ale sami wiecie, w którą stronę to poszło, a FIFA, tak jak zawsze, jedyne co chce widzieć to kasę na koncie. Do tego ekspozycja na tak wielki rynek, jakim jest rynek azjatycki, była pewnym zarobkiem, który potencjalnie mógł dać ogromne korzyści w przyszłości. A jak wiecie, zadowolenie kibiców jest zdecydowanie niżej w hierarchii priorytetów FIFA, bo nieważne gdzie odbędą się mistrzostwa, kibice i tak na nie przyjadą, najlepszym na to przykładem były Mistrzostwa Świata w Katarze. Ale przejdźmy w końcu do spotkań i szybko przebrniemy przez Japonię, z którą nie było zbyt wielu kontrowersji. Do tego odpadli dość szybko, bo już w 1:16 przegrywając z Turcją, ale to co zrobili Koreańczycy, którzy byli skazywani na pożarcie, a nikt nawet nie wróżył im wyjścia z grupy, przez wielu do tej pory ich występ powinien być nazywany najlepszym czarnym koniem w historii Mistrzostw Świata, bo na Koreańczyków dolara nie stawiał dosłownie nikt. Ale czy tak było naprawdę? Bo ich spotkania wskazują na coś zupełnie innego. Mecze w grupie były ogromną sensacją. Wygrana z Polską 2-0 to było też historycznym pierwszym zwycięstwem Koreańczyków na Mistrzostwach Świata. Później w grupie zremisowali 1-1 ze Stanami i wygrali z Portugalią 1-0. W fazie pucharowej czekali na nich Włosi z takimi gwiazdami w drużynie jak Maldini, Totti, Del Piero czy Vieri. Wszystkie gwiazdy na niebie wskazywały na to, że ekipa z Azji 18 czerwca pożegna się z turniejem. Jednak mecz ten okazał się jednym z największych skandali w historii piłki nożnej, a głównym dyrygentem tego widowiska był Byron Moreno, arbiter pochodzący z Ekwadoru, który swoją obecność na boisku chciał zaznaczyć już na początku meczu, dyktując za takie coś 11, którą obronił Buffon. Kilkanaście minut później bramkę na 1-0 zdobył Christian Vieri i w tym momencie rola arbitra znacznie wzrosła, a to w jak okrutny sposób chciał przepchnąć Koreańczyków w pewnym momencie było wręcz śmieszne. Zobaczcie na ten faul na Zambrotcie, który nie pozwolił mu dokończyć tego spotkania, ale wraz z nim z boiska powinien zejść Koreańczyk i zszedł, prawda? No nie. Tak samo zobaczcie na tego łokcia. I też nie było za niego większych konsekwencji. Sędzia nie odgwizdał też przewinienia na Tottim, który przeszedł połowę boiska i wtedy wszyscy przed telewizorami wiedzieli, jak ma się skończyć to spotkanie. W 88 minucie wyrównującego gola zdobył Sol Ki-hyun. przez co zmierzaliśmy do dogrywki, w której panowała zasada złotego gola, czyli strzelisz, wygrywasz. W 113 minucie Totti został sfaulowany w polu karnym, jednak arbiter podbiega do Włocha i daje mu drugą żółtą kartkę za symulkę. Jak widzicie, no Włosi nie mogli zgodzić się z decyzją arbitra, do tego chwilę później sędzia nie uznał bramki Tomasiego, dopatrując się spalonego. To, co działo się w tym meczu, to istna komedia. Nie chcę nawet wiedzieć, co działo się w domach Włochów. I w 118 minucie gola na wagę zwycięstwa zdobył Jung-hwan Ahn, odsyłając Włochów na półwysep apeniński. Po tym spotkaniu fala krytyki wylała się na sędziego, ale też na Koreańczyków. Christian Panucci powiedział, że sędzia został umieszczony na boisku tylko w celu wyeliminowania Włochów. Do tego dodał, że jest za gruby, aby być zawodowym sędzią. A prezes Perugi w trybie natychmiastowym rozwiązał kontrakt z autorem gola na wagę awansu. Dodał, że nie ma zamiaru płacić człowiekowi, który zniszczył włoski futbol. No, to były naprawdę ciężkie słowa, ale nie ma co się dziwić, bo frustracja we włoskich domach musiała sięgać zenitu, tak samo jak ekscytacja w tych koreańskich. I w ten dość brzydki sposób trafili do ćwierćfinału, gdzie czekali na nich Hiszpanie, którzy, jak wiecie, też są piłkarską potęgą. Nazwiska jak Puyol, Hierro czy Morientes zna każdy fan piłki i przed tym meczem znów była obawa o to, że sędziowie będą chcieli na siłę przepchnąć Koreę i tak się stało. Hiszpanie zostali okradzeni z dwóch prawidłowo zdobytych bramek i mimo ciągłych pretensji do arbitra doszło do rzutów karnych, po których Korea trafiła do półfinału. Po meczu sędzia powiedział, że jego wiara nie pozwalałaby mu na to, aby wziąć jakąkolwiek łapówkę od Koreańczyków i fakt, tutaj na pewno wszyscy mu uwierzyli. Bombastic side-eye. Szczególnie po tym, jak po mistrzostwach zakończył swoją sędziowską karierę. Ale sędzia Moreno, który prowadził mecz Azurich, miał zdecydowanie cięższą sytuację do wybronienia się. Szczególnie po latach, gdy w 2010 roku próbował przemycić 6 kg heroiny, przez co ludzie domniemali, że miał problemy finansowe. I ten w cudzysłowie piękny rajd Koreańczyków zakończył się w półfinale, w którym przegrali 1-0 z Niemcami, a później w meczu o trzecie miejsce przegrali 3-2 z Turcją. Byłby to naprawdę świetny wynik, gdyby nie to, że został wydrukowany w najokrutniejszy sposób, a jedynymi osobami, które szczycą się tym wynikiem, są sami Koreańczycy. I nie ma co im się dziwić, bo gdyby to reprezentacja Polski na Mistrzostwach Świata pokonała takie reprezentacje, nawet z pomocą sędziów, to po pierwsze, wypieralibyśmy ten fakt, że sędziowie nam pomogli do końca życia, no i hello, kto by się nie cieszył z 4. miejsca na Mistrzostwach Świata, szczególnie gdy byli skazywani przez wszystkich na pożarcie. My wszyscy doskonale wiemy, co działo się naprawdę i jak źle to wygląda, ale pozwólmy Koreańczykom żyć w swojej bańce i cieszyć się tym sukcesem, którego prędko pewnie nie powtórzą. I to tyle w tym filmie. Jeśli film wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Trzymajcie się, do następnego. Cześć!